Cześć, jestem Karincia i witam Was w specjalnym, jednorazowym odcinku z wyzwania 10 Minutes Build Challenge, czyli wyzwania, w którym budujemy dom tylko przez 10 minut. Jest to, jak mówiłam, jednorazowy, specjalny odcinek. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to napiszcie oczywiście w komentarzach to. Ja oczywiście nie gwarantuję, że ten dom wyjdzie jakiś wspaniały, bo w budowaniu jestem naprawdę początkująca, może średnio zaawansowana, coś takiego. Coraz lepiej mi idzie budowanie domów, na pewno z każdym domem idzie mi coraz lepiej, ale na pewno nie jestem bardzo zaawansowana. Nie jest to najlepsza rzecz, która mi w Simsach wychodzi najlepiej, więc nie gwarantuję, że ten dom będzie ładny. Poza tym domy, które buduję, to ja zwykle buduję godzinkę albo dwie, co najmniej. Więc 10 minut to jest, jak dla mnie, naprawdę mało czasu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z tym wyzwaniem mierzyli się już inni youtuberzy również, którzy świetnie budują domy w Simsach i którzy też troszeczkę się z tym wyzwaniem zmagali i niekoniecznie wyszło im coś ładnego. James z kanału The Sims Play robił chyba to wyzwanie już trzykrotnie, czy dwukrotnie co najmniej. No i ostatnio nie poszło mu najlepiej, szczerze powiedziawszy, bo nie zdążył umeblować domku w 10 minut, tylko zdążył, wiecie, postawić kształt sam domu. Jeszcze nie był z niego zadowolony, więc ja będę pewnie się z tym strasznie, strasznie męczyła, ale jest to tylko 10 minut, a więc 10 minut tylko mordęgi i po sprawie. Nie wiem, czy ten dom będzie w galerii. Zobaczymy na koniec odcinka, jak wyszedł ten dom i wtedy zadecyduję, czy ten dom wstawię do galerii, czy nie, czy po prostu opłaca się go wstawiać do galerii, czy nie. Zobaczymy. Więc trzymajcie za mnie kciuki. W lewym górnym narożniku macie też zegar, który dla Was będzie odliczał 10 minut, żebyście byli na bieżąco z tym, ile czasu mi pozostało do budowania domu. I co? No to ja może powoli zacznę się tutaj przygotowywać i raz, dwa, trzy, start, zaczynam. Ojejsiu, zegar już poszedł, a ja jeszcze nic nie postawiłam. Dobra, szybko. Nie to, dobra, ale nie mam czasu już na... Nie ma czasu, Karina. Dobra. Taki, dobra, niech będzie. Nie ma czasu. Dobra, tu coś. Za chwilę dołożę chyba te fundamenty. Zapomniałam o nich kompletnie. Dobra, fundamenty. Raz, dwa. Dobra, może trochę wyżej. Jakby co, to buduję w Newcrest jestem. Jakby co. Dobra, zrobimy może coś takiego. I to wyciągniemy tutaj. O. Dobra, nie jest chyba źle. Schodami i całą resztą za chwilę się zajmę. No to co? Szybko jakiś dach. Nie będę się zajmowała schodami, nie będzie tutaj na pewno piętra. Tylko w którą stronę teraz dach zrobić. Ale to ja się teraz postrzeliłam w nogę, no ale dobra. Nie miałam kompletnie planu na ten dom z góry, tak? Znaczy mniej więcej miałam jakiś tam planik, może mały. Ale nie miałam jakichś wielkich planów co do tego domu, więc... Przepraszam, jeśli coś nie wyszło. Dobra, może podwyższę sobie ściany, żeby to jakoś ładniej wyglądało. Trochę duży jest ten dom. Co tutaj zrobić? Może zrobimy, jak się obracało teraz dach. O, dobra. Mam. Zrobimy coś takiego. To trochę obniżymy. Dobrze wygląda. Nie powiedziałabym. Nie, to źle wygląda. Totalnie wygląda wręcz, żebym powiedziała. Co z tym mogę zrobić? Mogę to... Ale zestrzeliłam w stopę tym dachem? To już kompletnie. Nie, to w ogóle trzeba wywalić. Nie. To był postrzelony pomysł. Zrobimy może taki dach. Tylko żebym ja go teraz w dobrą stronę wyrotejtowała. Okej. Nie jest źle. Obniżymy go tu. O, i dobra, niech będzie coś takiego. O Jezusiu, ile czasu już minęło. Matko, ten czas pędzi jak kurczę szalony.
Nie polecam tego komuś, kto długo buduje domy, bo to naprawdę czas leci jak szalony. Nie, nie taki. To dachem się zajmuję przez 5 minut, kurczę. I to jestem cała ja. Dachem się zajmuję przez 5 minut. I później nic nie mogę skończyć. Dobra. Dobra. Ja tu muszę się chyba szybciej wszystkim zająć. Dobra, biały. Obramowanie, tak żeby jakoś ładnie wyglądało. Dach, dach, dach. Dobra. Może czarny. Dobra, nie, nie czarny. Taki, niech będzie jaśniejszy dom. Szybko jakieś pokrycie z zewnątrz i przechodzimy do środka, bo ja nic w środku nie zrobię, 6 minut mi zostało. Chciałam zielony domek, niech będzie. Shift. Dobra. Tu góra. I ten mniejszy pokój chciałam z cegły. O, ja przeważnie tak samo buduję, że jakieś wstawki z boku są z cegły czy z kamienia. Dobra, niech będzie, może być wystarczająco dobrze. Ta strona wygląda słabo, no ale już niech będzie. Dobra, kolumna, 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 bo tu jest potrzebna kolumna. Może być wystarczająco dobra. Jakieś tutaj... Dobra, jakiś płotek. Dobra, niech będzie. Wystarczy taki. Dobra, może... Dobra, tutaj też płotek. Z tej strony też płotek. A z tej strony schody. Schody, schody, schody. O Jezu. Przesunię tutaj i tu. Okej. Kopiuj. Kopiuj, kopiuj, kopiuj. Żeby było szybciej. I tutaj. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Tak. Okej. I jeszcze jakaś niech barierka fajna. Jakaś taka, żeby mi niczego nie zepsuła. Więc niech będzie taka zwyczajna już. Oj, chyba dopasowałam ją szczęśliwie też do... tak, dopasowałam ją do tego. Dobra, może być, może być, może być. Jeszcze jakiś na wierzchu coś. Coś tutaj, może być to. Pieniądze tutaj nie mają znaczenia, więc od razu nie patrzcie, że mam nieskończone fundusze. Pieniądze tu nie grają znaczenia, za ciemna jest. Za ciemna jest. No dobra, ale już nie będę zmieniać, nie ma czasu. Nie ma kompletnie czasu, chyba że na ten kamień zmienię. Na kamień chciałam. Dobra, niech będzie. Niech będzie, przepraszam, jeśli teraz będę latać, ale... O Jezu, 5 minut. Matko święta. Czas leci jak szalony. Dobra, zwykłe okna, nie ma co... Nie ma co szaleć, no. 5 minut zostało, nie będę wybierała okien przez 5 minut przecież. Nie pomalowałam tutaj. Za chwilę zmienimy. Okna muszą być jakie są. Chyba je trochę wyżej postawiłam z tej strony. No ale też już to... Powiedzmy, nie ma znaczenia większego. Dobra, i tu... O! Idealnie się wypośrodkowało okno. I to uwielbiam. Drzwi. Jakieś ładne drzwi. Kurczę, nie ma jakichś ładnych drzwi fajnych, wyjściowych. To mogłabym... O, dobra. Niech będą te... Są w miarę ładne. 4 minuty. Matko się... No, to będzie istna masakra. Ale ostrzegam na początku. Nie, to w ogóle nie pasuje. Może niech będą te drzwi. Dobra, mogą być jako drzwi wyjściowe. Tu dołożymy, żeby mnie nie denerwowało, że nic nie ma. No i co? Dobra. Wyposażenie w środku. Oczywiście zacznijmy może od tego, że nie mamy skrzynki na listy. To może ją postawmy tutaj. Oczywiście sobie nie wpisałam kodu MoveObjects. O! No ale cóż, dobra. Niech tam będzie kosz na śmieci. No i co? Wejście mamy. Dobra, nie ma czasu na malowanie. Przechodzimy do wnętrza, przecież tu nic nie ma. Ojejsiu, to wyzwanie straszne. Straszne, straszne, straszne. Dobra, tu będzie wejście. Przejście do kolejnego pokoju. O, nie. Wiecie co? 3 minuty mi zostały. To będzie jakaś masakra. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak. Jeden pokój. Drugi pokój. To może być nawet łazienka, więc ten pokój. Kursor. Poszerzymy. Tu będzie łazienka. Tu będzie salon z kuchnią, a tu nie wiem co. A tu jakiś trzeci pokój. Tak. Tak, może pokoje dzieci, nie wiem, coś tego, szmegaś, 2 minuty zostały. Matko święta. Nie, się nie wyrobię.
Przykro mi, ale ten dom nie będzie wspaniały i na pewno nie będzie ukończony. Już mogę wam na wstępie powiedzieć. Dobra, tu łazienka, tu jeden pokój, drugi, a nawet nie mogę tu zrobić drzwi. Drugi, trzeci, jest. To się jest. Tu drzwi, nie, tu łuk. Tu absolutnie łuk. Jakiś mniejszy łuczek. Łuczek pojedynczy, proszę. Jest, mamy. Mamy to. 2 minuty. Tak, szybka łazienka. Może chociaż łazienkę umebluję. No, chociaż. Tu toaleta raz. Zlew dwa. Nieważne jaki, byleby był. Może jakieś kombo toaletowe. Proszę, jakieś światło. Światło, światło, światło. Może być to. Nie obchodzi mnie, minuta 30. Dywanik. Musi być dywanik. Może chociaż coś takiego. Płytki oczywiście. Niech będzie to. Płytki też będą w kuchni. Coś takiego. Może później to zmienię jeszcze. Będę miała czas. I jakieś okrycie, jakieś płytki do łazienki. FNA. Tak. Żebym ja coś tu widziała. Shift. Matko Święta. A. O, nic nie widzę. Panikuję i jest źle. I jest brzydki ten domek. Nie podoba mi się już. Jakbym miała więcej czasu, to bym wybrała coś lepszego, ale mam 43 sekundy. Jakieś panele, szybko niech idą na cały dom. Shift i jeszcze tutaj. Shift, 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 shift. I jeszcze chociaż ściany, żeby nie były jakieś takie gołe, jakaś farbka. Niech wszystkie ściany będą, nie ma białej, gdzie jest biała farba? Gdzie jest biała farba? Gdzie jest biała farba? I mam 18 sekund, a ja białej farby szukam. Dobra, niech będzie taka brzydka. A nie, ten pokój. Dobra. A, dobra, niech już tak będzie. Gdzieś nie ma, Matko Święta, jeszcze się mylę z klawiszami. Dobra, sekunda. Tak. Koniec! Koniec! O, myślałam, że was będę tutaj zabawiać w międzyczasie, coś gadać, coś szmegać, teges. No, ale niestety nie. Tak wygląda mój domek. No, szału nie ma. Szału definitywnie nie ma. No, jest umeblowana łazienka. Jakoś. Jest coś w środku. Nie jestem z tego zadowolona. Absolutnie nie jestem z tego zadowolona. Z zewnątrz. Popatrzmy na domek z zewnątrz, bo w środku to jest istna kaszana i do layoutu domku to ja potrzebuję więcej niż 10 minut. Wiecie sobie szczerze, 10 minut to nierealistyczny czas, żeby zbudować domek z moimi umiejętnościami. No. Domek z zewnątrz nie jest zły. Naprawdę nie jest zły, ale najlepszy też nie jest. Wygląda trochę jak taki domek na początek. Na pewno bym dała inny kolor dachu, jakbym miała więcej czasu, bo do tej zieleni nie pasuje. I w ogóle fundamentów nie pomalowałam jeszcze. No cóż, tak bywa. Tak niestety bywa, ale ja powiem szczerze, spodziewałam się gorszych efektów. Ale najlepiej też nie jest. Niestety najlepiej nie jest. No co, ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Piszcie może, czy wy próbowaliście zbudować domek w 10 minut, jak wam poszło. Już tu, ale te, o, ale okna są nierówno. Okna na szybko. Ale nie będę nic poprawiać, nie będę nic absolutnie poprawiać. Taki urok tego domu już jest, no. Myślałam, że chociaż trochę przejdę nawet do wnętrza, coś tam umebluję, coś zrobię, a tu kicha, kaszana totalna. Nawet nie ma co wstawiać do galerii, bo tak naprawdę nic nie zrobiłam, chyba że ktoś chce. Więc jeśli chcecie, żebym wstawiła do galerii, to piszcie w opisie odcinka, ale coś takiego to nawet sami możecie odtworzyć oglądając mój film, a więc nie ma wielkiej tutaj żadnej fanaberii, ani wymyślności żadnej. Oh.
Trudno było. Naprawdę trudno było. Presja czasu jest niesamowita. No cóż, wiele razy mnie pytaliście o różne speedbuildy czy coś, no proszę. Tutaj postanowiłam zrobić 10-minute build challenge. Nie jest to łatwe, nie jest, naprawdę nie jest to łatwe. Ja się sama dziwię, co mi wyszło. No ale mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Że może zajrzycie na mój kanał i obejrzycie jakieś inne moje filmy, w których już się tak bardzo nie kompromituję, jak może w tym filmie, bo to ten domek to czysta kompromitacja z mojej strony. Tak, no. A więc zachęcam do oglądania moich innych serii. Aktualnie na moim kanale trwa seria Legacy Challenge, która jest publikowana na moim kanale we wtorki oraz w soboty, oraz seria Alien Adoption Challenge, która jest publikowana w czwartki, a więc zachęcam do oglądania tych serii. Tam już wszystko idzie sprawnie, wspaniale, wręcz idealnie czasami, a więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się jeszcze raz chociaż podobał, może moje zmagania były dla Was czasami śmieszne i chociaż troszeczkę się uśmiechnęliście podczas moich zmagań z tym domkiem i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!